Moje uszanowanie, Kuba jestem. Cześć, Andrzej, witam. Siądźmy na chwilę, bo ja czuję, że tu dłużej zabawię. Słyszałem, że tutaj można zjeść dobrą, tradycyjną, góralską kuchnię. Tak, pytamy gaździny różnych po okolicy, starych, można powiedzieć, górali. Czy jak gdzieś tu w pobliżu mieszka sąsiadka, która zna taki przepis jeszcze z dziada, pradziada, babki, prababki, dokładnie, to wy go odzyskujecie, tak? Staramy się wyszukiwać takie przepisy, na których bazujemy, a później rozwijamy ten przepis, żeby powstały jakieś fajne danie. I mam wrażenie, że to jest właśnie taki przepis bazujący na klasyce, bo to jest żurek, tak? Tak, to jest żurek bazujący na mące, na naturalnym zakwasie, który robimy u nas. Powiem ci, że wiele żurków jadłem, ale ten naprawdę nie ma sobie równych. Jest tutaj mięsa sporo. Tak, jest biała kiełbasa, jest na wywarze z wędzonki i po prostu ta zupa jest taka bardzo sycąca. Jest to całkiem inny żurek, jak może zjeść w innej restauracji. Ten żurek jest robiony też według przepisu, który ma kilkadziesiąt, sto lat? Ile? No dokładnie, koło 100 lat. Chcieliśmy uratować te dania, bo te produkty zaczęły już zanikać. Ludzie zaczęli mało tego używać, bo teraz łatwiej jest iść do jakichś innych tam restauracji fast foodowych tego typu, a my chcemy pokazać tę tradycję, tradycyjną kuchnię, która występowała od dziada, pradziada i jest zdrową, dobrą kuchnią. Te potrawy wyśmienite znam i nieraz ich próbowałem, chociaż tak jak tutaj to jeszcze nie smakowałem, ale to jest dla mnie zagadka. W pierwszej chwili myślałem, że to jest pucharek lodowy, czekoladowe lody i wafelek, a tymczasem zaskoczenie. Pulpeciki są jagnięce, sosem grzybowym, borowikowym. Tak. Ale ten wafelek, zgadnij z czego to jest zrobione. Wydawało mi się, że jakiś placek, może też moskolik wysmażony? Nie, no. Słuchaj, to jest z osypka. To jest osypek? Z osypek, no. Przecież osypek inaczej wygląda. No tak, ale to jest troszeczkę tradycji z nowoczesnością. Osypek jest rozgrzany na gorącej patelni i formowany taki koszyczek. Andrzeju, bardzo ci dziękuję i biorę się za jedzenie, bo mi wystygnie. Dzięki. Wszystkie potrawy są wyśmienite, więc chwilę mi tutaj zejdzie, prawda, z nimi, żeby wszystkie zjeść, bo niczego nie chcę na talerzu zostawiać. Ale mam dla was jeszcze jedną niespodziankę.